takie słowo wstępu. Kas tak trochę nakreślił to, jak ja bym był jakimś, nie wiem, specjalistą w tym temacie, ale dla mnie to jest zupełna nowość i ja tak naprawdę wciskam tylko guziki, nie? Więc. O nie, nie, nie. Zaznaczyłem, że to jest pomoc początkującego dla innych początkujących, więc masz dobre spojrzenie, bo wiesz, o co chodzi. Będziesz po prostu mówił o tym, z czym się spotyka właśnie osoba dopiero zaczynająca przygodę z programowaniem w Basic. Moim zdaniem to jest istotne. No, spoko, tylko właśnie, żeby wiesz, nie było tak, że ja coś nagadam jakiś głupot, bo sam jeszcze nie znam pewnych rzeczy i potem ktoś, kto też, nie wiem, zaczyna, też będzie jakby te głupoty powielał, nie? Ale no zobaczymy, co wyjdzie. Tutaj jest parę osób, które się trochę bardziej też znają na tych, powiedzmy, programowaniu i ogólnie na systemie operacyjnym Atari, więc jakby co, to od razu reagujcie i mówcie, że gadam głupoty, więc. Skoro ci zadziałał program skompilowany, to chyba głupot nie będziesz gadał. No, zobaczymy. No, działać działa, nawet udało się to na dyskietkę nagrać i sprzedać kilkanaście kopii. I nikt na razie nie narzekał, że mu się sypie czy coś, więc miałem co prawda tam trochę czasu spędziłem, żeby to przetestować i bałem się właśnie, żeby tam nie było, szczególnie w tego typu grach, tak, gdzie jest dużo zmiennych, jakieś tam rzeczy mogą się tak jedne na drugie nachodzić. I wszystkiego się nie zawsze przewidzi, więc czasami jest po prostu strach, nie? Że to potem może gdzieś tam nie działać. No ale ja mówię, przetestowałem ją w miarę solidnie. Bo nie ukrywam też, że pracuję teraz nad jakimś kolejnym projektem i tam już jest trochę bardziej to wszystko rozbudowane i skomplikowane, bo już zacząłem bawić się w zmianę display listy i już widzę, że na przykład po skompilowaniu ten program nie działa tak, jak powiedzmy działałby przed skompilowaniem w porównaniu do trolla. Chodzi mi na przykład o to, że sobie ustawia gdzie indziej adresy ekranu i ja już muszę zupełnie na przykład, nie wiem, wyłączać Basic teraz, żeby zafiksować sobie te adresy ekranu, bo jak użytkownik odpali na przykład program bez wyłączenia Basica, no to śmieci się wyświetlają, nie? I to są takie dla mnie też nowe rzeczy, których się dopiero uczę. I co rusz właśnie napotykam takie jakieś przeszkody dziwne, których na przykład właśnie przy tej pierwszej grze trolla nie miałem. Także no zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? Tutaj pytanie takie, tutaj można ekran udostępniać? Można chyba, nie? Tak, jak najbardziej. Możesz dokumenty, ekrany. Dobra, bo ja bym tak sobie myślałem, jak to pokazać. Symulatora najwygodniej będzie ci. I chciałem po prostu to ewentualnie tak pokazać, jak ja to robiłem i jak mi to działa. Więc pierwsza rzecz to, no wiadomo, Pierwsza rzecz to skąd wziąłeś i którą wersję użyłeś? Basic. No to jest ogólnie chyba z Atari Online, gdzieś tam na forum, bo tak, zacząłem pisać tą grę w Basicu. Tak trochę, żeby sobie przypomnieć w ogóle programowanie ze starych lat i spróbować tam może czegoś dzieci poduczyć i tak dalej. No i tak sobie pomyślałem, zrobię sobie jeden program, drugi, jakiś trzeci prosty, jakąś tam tabliczkę mnożenia, potem jakieś tam wyświetlanie grafiki i tak dalej. I tak sobie zacząłem przypominać to wszystko. No i stwierdziłem, może jestem gotowy, żeby spróbować jakąś prostą grę zrobić w stylu, nie wiem, jeżdżę sobie kwadratem i zbieram inne kwadraty. No i to też wyszło, tak? No a potem pomyślałem, żeby może zrobić jakąś bardziej zaawansowaną grę, a ja zawsze lubiłem tekstówki, no to spróbowałem iść w tym kierunku. No wiedziałem, powiedzmy, tam jak wyświetlać grafikę, tak? Jak robić te wszystkie wprowadzanie danych zmiennych do komputera i tak dalej. Tylko, że to wszystko zaczęło tak dosyć wolno chodzić, więc zacząłem sobie szukać na internecie i na forach, jak sobie z tym poradzić, bo mówię, ja nie jestem ani programistą, ani koderem, więc jedynie Basic to jest dla mnie, powiedzmy, szczyt możliwości na dzień dzisiejszy. I stwierdziłem, że może da się z tym programem coś zrobić więcej. Więc znalazłem na jakimś forum, ktoś właśnie używał kompilatora ABC firmy Monarch. No i spróbowałem pierwszy program, drugi, trzeci, poszło jak burza, po prostu mówię, wow, no to przecież świetnie działa, to trzeba to wykorzystać.
Próbowałem też tam innych kompilatorów, nie pamiętam już nazw, tam był chyba jakiś Advan, a tutaj mam gdzieś nawet w folderze Advan. Jakiś... Advan Basic ma swój kompilator. No, ja próbowałem w tych innych kompilatorach i jakoś mi nie szło. Nie wiem, czy ja coś źle robiłem, czy po prostu mój program był nie do końca dobrze napisany, ale zaczęło mi się wszystko wywalać na tych innych kompilatorach, więc stwierdziłem, dobra, ten ABC działa, nie będę się zastanawiał na tym dłużej, po prostu... A której wersji użyłeś? Bo to na tam początku, są dosyć istotne różnice. Na początku chyba to była 1.0.3 czy 1.0.2, ale ona też miała jakiś tam problem. I w końcu ta wersja 1.0.5, którą już użyłem chyba z 500 razy, łącznie jakby testując i kompilując nie tylko te programy krótkie, ale też właśnie trolla, jak testowałem na bieżąco, to no, kompilowałem go kilkaset razy i nigdy jakby nie wywalił błędu. To znaczy inaczej, wywalał błędy, jeśli były błędy w programie, bo jeśli kompilator jakby nie znajduje błędów takich bezpośrednio w programie, tak? Tylko, że na przykład, nie wiem, jak będzie w linii jakaś tam instrukcja, której nie można użyć, do tego też zaraz dojdę, to wtedy pokaże błąd. Ale jeśli jest, powiedzmy, wszystko ok, napisane, ale w samym programie jest błąd, czyli na przykład programista tam coś zawalił, no to wszystko idzie i dopiero wywala się podczas pracy tego programu. Więc to też jest takie no, dobre i niedobre. A zapytam o taką szczegół może. Pamiętasz, jakie błędy ci zgłaszały te właśnie kompilatory, które... Tak, to było na przykład, nie wiem, odwołanie do jakiejś linii, której nie było, a, znaczy nie, przepraszam, mówisz o tych... O tych, które nie chciały tak, skompilować tak? Programu poprawnie napisanego. A, no to tak, to ogólnie kompilator na przykład nie działa na liczbach zmiennoprzecinkowych, przynajmniej ten. Wiem, że tam jakieś inne kompilatory można sobie wybrać, czy chcesz kompilować z liczbami zmiennoprzecinkowymi. Ja niestety musiałem zrezygnować z funkcji RND, którą miałem u siebie właśnie w trollu i tam po prostu generowo losowałem taki kod jakby do skrzyni, który się tam za każdym razem zmieniał, ale niestety RND, ta funkcja random nie działa w tym kompilatorze. A no właśnie, są takie poszczególne jakieś komendy, które niestety w kompilatorach się dobrze nie kompilują. No. Ona jest oparta tak samo, nie wiem, jak sinusy, jakieś tam kosinusy, to wszystko nie działa w tym programie, więc jak już to tylko stałe liczby, znaczy stałe mówię, z liczby pełne, znaczy całkowite, tak? I wtedy to wszystko działa i się kompiluje ładnie. Ogólnie jest też fajna bardzo dokumentacja do tego programu. Na chyba, nie wiem, czy na Atari Online jest ostateczna wersja. Ja gdzieś znalazłem taką taką dokumentację z takim update'em jakby dotyczącej kolejnej rewizji i tam jest to troszkę bardziej tak rozpisane. Nie wiem, czy na forum jakieś gdzieś tam znalazłem. W każdym razie jak potem mogę przesłać, najwyżej się dorzuci do katalogu. No i tak, no to ja może, nie wiem, jakiś przykład pokażę, jak Ja przedwczoraj zaktualizowałem tam u nas, tam brakowało chyba wersji 5, więc 1.0.5, więc to dorzuciłem. Mhm. Ale jeżeli masz swoje znalezione, no, bo kiedyś Zbyti jeszcze wrzucał na forum u nas, nie, paczkę, to ten, ja wszystko zaktualizowałem, ale porównamy, zobaczymy, zaktualizujemy. No to ja może pokażę, jak to robiłem krok po kroku. Pierwsza rzecz jeszcze właśnie, a propos tych funkcji, to miałem też, rysowałem plotem i drautu te rysunki wszystkie i starałem się je też wypełniać funkcją Xio. To jest takie jakby odwołanie, gdzie tam, nie pamiętam dokładnie, jak ta funkcja wygląda, ale tam były jakieś podawane kanały i tak dalej i to wszystko jakby, nie wiedząc jeszcze, jak to działa, to próbowałem i to rysowało mnie, wypełniało mi po prostu jakieś figury i tak dalej. No i mówię, fajnie, no to nie trzeba tam tego rysować kropka po kropce, tak? A potem się okazało, że na przykład ABC Compiler właśnie nie, też jednej z tych funkcji jakby nie bierze, no odrzuca ją. Właśnie nie obsługuje, tak. Kompilacji już jest błąd i ten, no to zrezygnowałem tak samo z RND, jak i z Xio.
Ale cała reszta, na przykład tam, jak w tej nowej, powiedzmy, grze planuję doczytywać obrazki, no to tam to też wszystko ładnie działa i przetestowałem to sobie, że na przykład można doczytać sobie. A jak obrazek. Sobie poradziłeś z losowością, skoro nie RND? Jest taka funkcja, taka komórka właściwie pamięci, to jest jakieś tam na wyższych adresach, tam 50700 coś i to jest komórka, w której, ja nie pamiętam dokładnie, czym ona się tam zajmuje, ale w tej komórce są jakby losowo trzymane liczby całkowite od 0 do 255 i jakby przywołując tą liczbę, no to możemy sobie już z nią wszystko zrobić, możemy sobie ją podzielić, pomnożyć, tak? I czyli właśnie użyłem jej do, zamiast tego RND, użyłem jej do losowego generowania tego kodu. Czyli zastąpiłeś komendą PIK. Tak, dokładnie. I też właśnie w tej instrukcji, bo jakby ktoś chciał się z tym zainteresować, to tutaj zresztą mam tą instrukcję ściągniętą, sobie zaznaczyłem na żółto takie istotne dosyć informacje. To warto ją przeczytać, tak, przejrzeć. Dorzuciłem ją przedwczoraj właśnie do archiwum. To dużo daje. Ja też tutaj sporo rzeczy się nauczyłem właśnie, czego można, czego nie można, jak to działa i czemu nie działa. No, przykładowo tu są też funkcje typu list tam czy load, o, na przykład run. Też nie można użyć, jeśli chcemy jakiś podprogram uruchomić z naszego programu. To nie można tego zrobić, chyba że na przykład właśnie w tej kolejnej wersji, bo pytałeś o wersję, to chyba w 1.0.3, tutaj sobie nawet napisałem, że można uruchomić podprogram, otwierając kanał pierwszy i na tym kanale otwierając plik, który ma rozszerzenie EXT, czy to jest tak naprawdę chyba binarka, i ustawiając że tak powiem, odwołanie USR do komórki 5576 i wtedy ten podprogram się uruchamia. Ja to też przetestowałem, faktycznie można sobie, nie wiem, jakieś intro wsadzić i potem odczytać właściwą część gry też właśnie używając tej funkcji. Tak jak z tego, co wyczytałem, to jest powyżej wersji 1.0.3. Także to tak jakby tyle. No i mówię, polecam to przeczytać sobie tą instrukcję, bo bez tego to kiepsko. No dobrze, ja przygotowałem taki program króciutki i bardzo prosty, który polega na tym, że program po prostu liczy od 1 do 3000 w pętli for i tak dalej, więc program jest po prostu banalnie prosty, tak? Tylko chodziło mi o porównanie czasowe, ile to robi BASIC sam, a ile to robi po skompilowaniu. Nie są to jakieś oszałamiające różnice, ale z tego, co mi się tutaj udało, to trwa około 7 sekund liczenie do 3000. I przykładowo, jeśli zrobimy, weźmy go jeszcze raz, uruchommy. I po skompilowaniu, no, niby tam reklamy podają, że do 12 razy można przyspieszyć działanie programu, ale w takiej prostej linii to około 3 do 4 razy on był w stanie przyspieszyć. No i mamy, powiedzmy, ten program i chcemy go teraz przykładowo skompilować. Ja go tutaj już mam nagranego na obraz dyskietki i to jest jako licz bus. No, czyli powiedzmy, mamy swój program, który zapisaliśmy na dyskietkę. No, nie wiem, czy tam pewnie wszyscy wiedzą, ale to napiszę, że jeśli mamy podmontowaną dyskietkę, to i jesteśmy pod DOS-em, bo w tym momencie ja nie mam DOS-a zainstalowanego, więc on będzie błędami sypał. Ale mam też podpięty jakby taki dysk, gdzie mogę sobie w Altirze ustawić, że mam go jako dysk i sobie na przykład zapisać ten plik. Tak, potem po prostu przywołać z powrotem. To jest fajne, bo ja pisałem trolla tak naprawdę na prawdziwym sprzęcie. Trochę potem tak, znaczy to taki w sumie był kaprys, tak, ale niestety tam właśnie miałem tylko 32 kilobajty zamiast 307 dostępnej pamięci właśnie przez to, że DOS był cały czas w pamięci, a tutaj
nie mam DOS-a, tak, i, a mogę zapisywać po prostu te pliki jakby gdzieś tutaj na dysku, a pamięci mam 37 kB, więc to jest dla mnie jakby najwygodniejsza opcja. No i mamy ten program, powiedzmy, na naszej dyskietce, więc możemy teraz podmontować sobie ten kompiler. Ja go po prostu przenoszę na ekran Altiry. Uruchamia mi się, no i tutaj, tak jak mówiłem, no to jest dosłownie pisanie nazwy pliku, który chcemy sobie skompilować. Co prawda są też opcje, na przykład, żeby załadować dany program pod inny adres, żeby on startował z innego adresu. Ja tego nie robiłem, bo nie musiałem i wszystko działało mi bez przenoszenia danych, ale jakby się właśnie wgłębić w instrukcję, to tam są jeszcze takie podprogramy, które zezwalają na to, żeby ten kod jakby uruchamiał się z innego adresu niż domyślny. Domyślny to jest chyba 2616 koło, więc no mi to jakby, nie wiem, nie przeszkadzało. No i teraz musimy podmontować oczywiście naszą dyskietkę, gdzie mamy ten zapisany program licz. Aha, to muszę zamknąć go w tym. Także podmontowuję dyskietkę pod D1. W nazwę to mogę wpisać bez rozszerzenia. On go i tak znajdzie. I teraz mamy podać nazwę pliku, taką już finalną. I ogólnie kompiler robi, co on tam dokładnie robi, to ja nie wiem, ale on zapisuje ten plik tak, jakby to był napisany w assemblerze, z tego, co tam z instrukcji wyczytałem. I to jest nazwane jako pseudokod. I właśnie już po skompilowaniu można go, bo tam jest chyba runtime dodawany i można go normalnie uruchomić jako Xexa. Tylko że na przykład nie da się tego programu potem już wylistować. On jest jakby, to już nie jest listing basica, tylko jest po prostu tak przerobiony, że no po prostu ciężko było go rozszyfrować bez właśnie znajomości tego interpretera runtime. Więc no jak się nie ma, jak ja mam oczywiście źródła, tak, ale jak ktoś by chciał to tam sobie z powrotem do listingu basica zrobić, to już to nie jest takie proste. Nie wiem, czy jest to możliwe, ale jeśli jest, to na pewno nie jest takie proste. I teraz załóżmy, że ja sobie nadam nazwę jako Xex. No i kompilator się uruchamia. Tutaj oczywiście jest dosłownie kilka linii, więc on to bardzo szybko robi. Przy trollu to ja musiałem oczywiście uruchamiać Warpa, bo to by trwało z 10-15 minut ta kompilacja. No i on sobie sprawdza, ile mamy zmiennych, ile łącznie linii programu. A pamiętasz, ile w trollu miałeś, troll strażer, ile miałeś linii? A zaraz to sprawdzimy, bo dokładnie nie pamiętam, chyba ponad 500, ale coś koło tego, zaraz to możemy sprawdzić. Dobrze. No i on twierdzi, że kompilacja jest zakończona, ja jeszcze chyba tylko muszę nagrać, a tutaj mam RW, więc no do pewności zapisałem ten program. Sprawdźmy teraz, czy on tutaj na dyskietce się nam dodał. No jest, licz Xex. Ja go na razie wyekstraktuję do katalogu i zobaczymy, czy po przeniesieniu po prostu się na uruchomi, tak jakbyśmy, nie wiem, mieli jakiś loader i go po prostu uruchamiali. Zobaczcie od razu, że to no działa parę razy szybciej, tak? Tam było 7 sekund około. A tutaj no trwało to powiedzmy 2 sekundy, tak? Czyli mamy jakiś, na tym przynajmniej, na tym programie zysk jakieś 3, około do 4 chyba nawet razy prędkości. Tutaj jeszcze mam taki jeden krótki program, bo to była akurat zwykła pętla, tak? Ale jeśli mamy na przykład coś z grafiki, to też sobie taki prosty programik zrobiłem, który, no, właśnie nie ten, który tam rysuje jakieś proste kwadraty, wypełnia je kolorami i tak dalej. To w Basicu wiadomo, że to jest masakra czasowa i to trwa i trwa. Ale tutaj akurat te rysowanie, o dziwo, nie wiem, być może tam pętla w pętli jest, dlatego on tak
się mocno, że tak powiem, nie spieszy, że nawet po kompilacji, jak robiłem testy, to ten program no dwa, około trzy razy był szybszy, nie 12, jak tam gdzieś reklamowali, ale być może mówię, ja może źle ten program w Basicu jest napisany i mógłby być jakoś tam wydajniej napisany, tylko mówię, to był taki szybki do testu. Także weźmy to sobie też skompilujmy. Ja raczej, Michał, podejrzewam, że do 12 razy przyspiesza, że pewnie w jakiejś szczególnej sytuacji albo jakaś instrukcja jest 12 razy szybsza, ale większość wcale taka nie jest. Tutaj jest tak, że używasz procedur graficznych systemu operacyjnego, więc one działają z taką prędkością, jaką działają. Nic nie przyspieszy przez kompilację. No. Tylko sama operacyjność, tak? Wywoływanie tych funkcji jest trochę szybsze, więc. No, to pewnie tak jak właśnie mówisz. Tylko mówię, to dla mnie, wiesz, no ja tak naprawdę robię to na czuja i nie wiem, które rzeczy mogą być szybsze, które wolniejsze. W samym trollu na przykład musiałem wiele razy, jak robiłem jakąś... Czemu on się nie chce tutaj podmontować? Aha, tutaj jest, dobra, miałem dwa make ATR-y. No, to na przykład robiłem coś w trollu i potem musiałem... I wszystkie na przykład linie opóźniające, gdzie tam na przykład coś drukował na ekranie albo przyjmował dane i żeby chwilę poczekał jakby na, bo nie wiem, użytkownik trzymał dłużej Enter czy coś, żeby tam dwa razy tego nie robić, to wszystkie te linie musiałem potem poprawiać i ten czas wydłużyć, no bo właśnie za szybko to wszystko działało, nie? No to jest tak naprawdę potem metodą prób i błędów. Po kompilacji, oczywiście pod Basiciem uruchamiamy, działa dobrze. Po kompilacji trzeba pewne rzeczy poprawić, właśnie jak długości linii, znaczy długości zwlekania właśnie w tych liniach, for i tak dalej. Dobrze jest z komórki 20 korzystać w tym przypadku, bo możesz sobie w ramkach liczyć i zawsze będzie tyle samo. No widzisz, to jest jeszcze szkoła wyższa dla mnie na razie. Nie, PIK 20 i już. Tak? No dobrze, spróbuję. No to Kuba, weź kilka słów, bo to jest poranek dla początkujących. Powiedz, o co chodzi z tym komórką 20, co tam możesz... W komórce 18, 19 i 20 jest czas systemowy baterii. A, o tym mówisz. Tak, zliczany co 1,5 sekundy, czy co 1,6 na MTSC. Czyli i one się tam zwiększa się, 20 to się liczy tam, liczy, 19 się zwiększa, jak 20 się wyzeruje, a 18 się zwiększa, jak się 19 wyzeruje. No i to daje tam 16 milionów ramek liczenia, tak? No. Dobra, bo słuchajcie, teraz tak, kwestia, tak jak wcześniej zrobiliśmy Xexa, którego możemy sobie uruchomić, tak teraz zrobimy po prostu uruchamialny dysk, tak też troll został zrobiony, że mamy plik, który się nazywa Autoramsys i jeśli mamy podmontowany DOS, znaczy zapisany DOS na dyskietce, no to po prostu ten plik Autoramsys się automatycznie uruchamia i nie trzeba tam wczytywać DOS-a, plików i tak dalej. O czym mówisz, o DOS-ie 2,5, bo... To znaczy ja tutaj chyba użyłem DOS-a 2,5, tak. Ja go nie za bardzo lubię, co prawda on tam ma komendy wszystkie napisane, ale to tak naprawdę jest tylko jako... Bo jeszcze są oczywiście inne metody robienia samouruchamialnych programów. No są, to prawda, ale ja mówię... Odsyłam do artykułu na tarionnej.pl, ale na przykład DOS 2 plus D to ma taką właściwość, że plik, który chcemy samouruchamiać, chyba jest komenda job, jeśli dobrze pamiętam, nazwa pliku i wtedy tak samo zrobi się autostart. No, także mamy ten plik już jakby, jeszcze sprawdźmy go sobie MakeATR-em, czy tam na pewno się nam zapisał. No jest, autoramsys. To sobie na razie pousuwamy, bo to niepotrzebne. Teraz powinien nam wystartować automatycznie. No i widać, troszkę szybciej to działa. Co prawda, no mówię, to nie jest... Dema się z tego nie zrobi, tak, ale jest to jakby przykład, że on mimo że to są, tak jak tutaj powiedzieliście, te używanie systemowych komend, to no, ten dwa do trzech razy potrafi to przyspieszyć. Także tyle, jeśli chodzi o obsługę tego programu.
jest bardzo prosta, intuicyjna i tam naprawdę się wpisuje tylko, jeśli nie zmieniamy tego adresu startowego, to po prostu wpisujemy nazwę naszego pliku docelowego, ustalamy, jak chcemy to uruchamiać i czy automatycznie, czy nie i tyle. Ty jeszcze, Kas, pytałeś o tego trolla. Liczbę wierszy. Spróbujmy właśnie skompilować tego trolla i zobaczycie, jak to wygląda z taką większą, powiedzmy, produkcją. A jeszcze ja go tutaj mam jako plik wizikowy. Co prawda, niestety... On czyli ma źródła już, tak zwane, tak? Tak, źródła. On ma tutaj już 2 kilobajty i niestety musiałem wyłączyć wyświetlanie duchów. W linii tutaj 10 tysięcy miałem rysowanie duchów, ale jeśli go uruchamiałem spod Basica, to on już sobie tam gdzieś w pamięci brakowało mu miejsca, mimo że tutaj niby ma te 2 kilobajty i już nie dało się, że tak powiem, tego normalnie uruchomić. Ale po skompilowaniu on jakby wyłącza sobie Basic, więc mamy więcej pamięci. Więc ja tutaj póki co uruchamiam po prostu grę bez duchów, tak, że tam nie będzie tych dodatkowych rzeczy. Czyli taka uwaga dla początkujących, że trzeba pamiętać o tym, że troszeczkę trzeba będzie napisać program albo zmodyfikować pod kompilator. No i teraz tu jest taki krótki jingle, który też jest rozciągnięty w czasie, no bo tak jak mówiłem, te linie wszystkie w Basicu są, to przyspieszę może. Tak zwana muzyka poważna w tej chwili. Tak, bardzo poważna. I teraz tak. No, wcisnąłem start, więc on sobie to wszystko powoli rysuje i tak dalej. Trochę szybciej to jest, bo tak jak mówię, nie ma tych sprite'ów. Nie musi ich tam dorysowywać i tak dalej. No i to takie jest. No da się grać, ale nie jest to, powiedzmy, komfortowe. Proszę pana, jakbyś pan to w latach 80. wypuścił, to mimo wszystko masa gier była znacznie gorzej wyglądających, a i tak wolniejszy. No, więc naprawdę tak, nie jest źle. Ja pamiętam przecież Kajsera, jak graliśmy za młodu, to tam też grafika, na przykład, też gra w Basicu, a było po prostu wolno tam, ten młyn chyba na zboże to strasznie też wolno rysowało, coś tam kojarzę, że te pole bitwy chyba też, czy tam był pole, nie pamiętam, tam chyba się budowało jakieś domy, to no właśnie to tak działało dosyć wolno, nie? Dobra, to weźmy teraz sobie, dodajmy ten plik. Aha, inaczej zróbmy. Weźmy, wyłączmy ten return, żeby to już się, powiedzmy, z tymi duchami skompilowało. Tak przy okazji możesz pokazać mi, ile tych właśnie wierszy. Słucham? Jeszcze miałeś mi powiedzieć, ile wierszy, tak, z ciekawości. No to przy kompilacji wyjdzie, wiesz? Aha, teraz dobrze. Jakbym go tam wylistował, to on by go przez 5 minut listował, także przy kompilacji to będzie podane, nie? Dobrze. Gramy go sobie. Aha, bo teraz nie mamy DOS-a, to musimy inaczej to zrobić. Nagramy go sobie na H na razie. I tutaj sobie go wrzucimy po prostu. Dobra. Używałeś tych trików związanych ze skracaniem kodów w Basicu, typu przepisywanie na stałych, na zmienne, często używanych, typu 1, 2, 3, 4, 5, 10 i tak dalej? Wiem, o czym mówisz, ale nie. Robiłem to tradycyjną metodą, że tak powiem. Okej. Okay. Zresztą jak ja mogę tam nawet, bo to źródła trolla to tam nie są jakieś skomplikowane super i teraz na przykład wiele rzeczy bym zrobił inaczej, jak mówię, robię tą drugą, tak sobie myślę o tej grze drugiej, to no to tam, że tak powiemy, troszkę półkę wyżej, no. Ale też jeszcze mówię, nie znam wszystkiego i muszę po prostu pewne rzeczy poznać, żeby to je w ogóle móc zastosować. To mieliśmy chyba... No, nie tutaj, przepraszam. To było na Zoom. Dobra, jest to. Czyli to mamy. Teraz tak, znowu kompilacja. Jest taka cisza, że u kogoś zegar słychać chodzący. Tak, właśnie
tyka tutaj przypomina o mijającym czasie. No ja już się przyzwyczaiłem. Ja go praktycznie nie słyszę. Raz na sekundę ci się słuch wyłącza. Aha, co ja robię głupotę. Najpierw trzeba przecież go tutaj podmontować. Weźmy tego autorana. Mam nadzieję, że tam wszystko, bo to są niby źródła, ale nie wiem, czy to są takie finalne, to może coś tam jeszcze nie działać, ale zaraz zobaczymy, czy jakieś błędy będzie wywalał. 81 zmiennych. Przyspieszymy troszkę. O, 574 linie dokładnie mamy. No jakby to robić bez warpa, to jest 15 minut około. I zwykle tutaj jak napotka na błąd, jakiś taki właśnie w zastosowaniu nie tej funkcji, co trzeba, typu właśnie RND, to, no to już od razu informuje nas, że jest błąd i nic z tym nie zrobi. Dobra. Czyli ty proces pisania gry to robiłeś na prawdziwym Atari, ale już samą kompilację to wywalczyłeś w emulatorze, tak? Tak, tak. No to cały jakby podstawa gry i nawet grafika i to wszystko powstało na prawdziwym sprzęcie, a potem takie szlifowanie, nie, dobieranie kolorów. Potem jeszcze miałem problem z NTSC, bo no tam się po prostu te kolory rozjeżdżały, więc stwierdziłem, że skoro gra jest po angielsku, no to pewnie gdzieś tam za granicami ktoś też może w nią zagra, więc warto byłoby. No i to już było trudniej, bo tutaj mogłem sobie po prostu wpisać jakiegoś tam połka do koloru i sprawdzić, aha, to jest ok. A na prawdziwym sprzęcie, no to tam ciężko, bo można tam z freezerem, nie wiem, coś walczyć, ale mówię, to było najwygodniejsze tutaj. No dobra, czyli mamy, jest ok, więc powinniśmy to móc odpalić. No i trochę szybciej szukać, jak ten za wszystkie działają z odpowiednią prędkością. No i widzicie, rysowanie jest, nawet chyba pół sekundy nie ma. No jest to oczywiście dalej basic, tak, to co zresztą widać, ale jak mówię, w tej kolejnej produkcji to będę chciał doczytywać, czyli pewnie będę wyłączał Antika na czas doczytywania i nawet te pół sekundy jakby nie będzie ani widoczne, ani za bardzo odczuwalne. Więc, no ale to mówię, człowiek się uczy cały czas, nie? No to właściwie za to mruganie będziesz miał. Mruganie też jest dosyć nieprzyjemne, jak coś ci gaśnie na chwilę. Zobacz, ale wiesz co, tak, tylko że ja robiłem testy, to nie jest tak, że to mruga i wraca. To jest tak, no to po prostu wyłącza wszystko i za chwilę wraca, ale nie mruga jakoś tam specjalnie tak, przynajmniej nie wiem, mi to nie przeszkadzało, może komuś faktycznie będzie to nie odpowiadać, ale no to jest chyba lepsze niż właśnie takie wczytywanie linia po linii, nie? Są różne gusta. Tak, 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 są różne gusta, trzeba by to zobaczyć, jak to działa, bo ja nie lubię, jak mi coś, wiesz, patrzę na coś, a coś mi znika sprzed oczu, nawet na ćwierć sekundy, ale niektórym to nie przeszkadza, no, to jest kwestia percepcji. No to jak robiłem testy, to on właśnie tak, powiem ci, to nie wyglądało nie za fajnie, bo załóżmy, że w jednej lokacji miałeś takie kolory, a w drugiej inne. I teraz jeśli on doczytywał ten drugi obraz, to pobierał na kolory, najpierw jeszcze nie zmieniał tych kolorów, to no, pobierał jasne, z pierwszego obrazka i to tak stawało się takie nieczytelne, tak jakby, nie wiem, programista stwierdził, a nie chce mi się położyć Antika, więc po prostu tak to zestawię i to po prostu wyglądało brzydko, że ładniej jak się na chwilę wyłącza ten obraz i no chyba, że nie wiem, przychodzisz z lokacji do lokacji kilka razy tam w ciągu, nie wiem, 5 sekund, to wtedy może faktycznie tak gdybyś włączał kolory przed, znaczy skasował, tak, ekranik, przełączył kolory i zaczął rysować, to byłoby całkiem zacnie według mnie. No. Tak, można w tę stronę pójść. No wtedy nie będzie tego właśnie, co mówisz, zgryzu, że coś się rysuje nie tymi kolorami, a jednocześnie będzie, że się rysuje, bo ja lubię, jak się rysuje na przykład coś. No, fajnie to jest. Widać, że to nie jest zapamiętane bitmapowo, tylko właśnie algorytmicznie, że coś się musi narysować. No, no. Uważam, to jest urok tych tekstówek z grafiką.
Dallas Quest na przykład coś takiego kojarzę, było, że te grafiki się doczytywały, że cała ta display lista była wyświetlona, tylko po prostu w tym miejscu, gdzie grafika, to on doczytywał jakby linia po linii, nie? Czy tam bajt po bajcie. I to, znaczy, w sumie mi się też to podobało, tylko że tam z tego, co kojarzę, były jedne kolory właśnie nadane, kółko, i tam to wyglądało jeszcze w miarę przyzwoicie, ale tutaj, gdzie na przykład zmieniam właśnie te kolory, to no jakiś kompromis, nie? Trzeba by zrobić. Co to jeszcze, bo patrzę tam na swoje notatki, to mówiłem tak o tym uruchamianiu spod programu. Właśnie, jeszcze jedna rzecz jest dosyć fajna, bo ABC na przykład zostawia szóstą stronę wolną. Nie wiem, czy wszystkie kompilatory tak działają, ale teraz w swojej jakby nowszej produkcji ja tam chcę powrzucać pewne rzeczy na tą szóstą stronę, by to gdzieś mi tam nie zginęło w kodzie, i właśnie ABC jakby zostawia to miejsce dla programisty, nie? Więc generalnie tutaj wszystkie programy zostawiają szóstą stronę dla programisty, chyba że są jakieś specjalne, no, dziwne, typu loadery czy coś, ale one też często nie używają tej strony, no bo ona właśnie jest po to przeznaczona, żeby tam sobie 256 bajtów kodu maszynowego podręcznego wpisać, żeby to przeżywało zawsze, tak? No, no właśnie. To mieć taką, nie wiem, czy tak wszystko, ale jeśli mówisz, to przynajmniej... Ja pamiętam, dobry, że nie? Zawsze było tak, że szósta strona jest święta i nie uruchamiamy tam nic poza aplikacją, tak? Danymi aplikacji. Czyli na przykład właśnie loaderów nie uruchamiamy tam, nie wstawiamy tam, nie wiem, jakichś procedur na przerwaniach, a jak wstawiamy, to wiadomo, że nam się wykrzaczy, bo to takie bardzo ciekawe to jest, że to tak zagwarantowali już na początku, pamiętam, że to w Atari Basicu chyba przeczytałem w tej książce, że to tak ma być, i tak zapamiętałem i rzeczywiście tak jest. W tej książce? Tak, tylko że ja miałem na Xero. Aha, bo ja tu mam właśnie pod ręką cały czas i już ona jest taka wymiętolona bardziej chyba niż to wydanie z lat 80. Bo... Pokaż jeszcze raz do kamerki. To bardzo dobrze, że jest wymiętolona, znaczy się używa. No. No, a jeszcze się błyszczy. Jeszcze się błyszczy, ale już... Ciężko wymiętolić nie ma rogi zagięte, wiesz, także... Chyba, ciężko że się wymiętolić. Się błyszczy od tłuszczu, który na przykład jest. Nie, no aż tak to nie. No wiesz, buty się pastowało tłuszczem i też błyszczały. Książkę tak się Atari pastuje, to potem zostają wszędzie ślady, nie? Tak. Właśnie, jeszcze jedna taka rzecz, bo program, to już chyba mówiłem o tym, że program się potrafi wykrzaczyć, jeśli jest na przykład błąd w programie, nie wiem, odwołanie do linii, której nie ma, albo doczytujemy coś i wyłączymy stację na chwilę, no to jeśli nie mamy tam zastosowanego trapa, to po prostu się program wykrzacza i w tym momencie może być coś takiego, że chcemy na przykład wrócić do DOS-a, albo zbutować system, albo uruchomić jeszcze raz ten plik, który był uruchomiony ostatnio, więc jakby to nie jest tak, że jesteśmy, że już koniec, że nic się nie da zrobić, tak, tylko właśnie ten kompiler daje taką możliwość zresetowania. Znaczy to oczywiście nie powinno tak być, tak, bo aplikacja ma działać, tylko czy podczas testów, czy coś takiego, to zawsze możemy właśnie sobie wyjść do DOS-a albo coś tam zrobić, nie? No i chyba więcej tutaj nic nie powiem na ten temat. No, na pewno ta wiedza to jest wam znana w większości, ale dla mnie to są jakieś tam nowe rejony i powoli to wszystko sobie rozpoznaje, nie? Także... Słuchaj, na razie to ja głównie coś tam podpowiadam, więc nie wiem, że tak w większości jest ta wiedza, więc bardzo dobrze, że to wszystko mówisz. No, jeśli tutaj są jacyś że tak powiem, osoby, które chcą zostać programistami, no to cieszę się, że mogłem coś tam pomóc i przekazać jakąś tam małą wiedzę, nie? Wiesz, tutaj też chodzi o to, że czasami chcemy na przykład sprawdzić skompilowanie jakiegoś programu w Basicu, który już ktoś na przykład napisał. I to też taka wiedza przydatna, że nie wszystkie rzeczy da się skompilować, że czasami trzeba przeprojektować program, bo niektóre komendy no, nie dadzą się w tym ABC Basic Compiler. No i też jakby ogląd całego tego procesu, skoro jest taki prosty, jak to się użytkuje, no może kogoś natknąć do tego, żeby właśnie nie zostawiać programu w gołym Basicu, tylko sobie skompilować go.
Zawsze, no. Zawsze się boimy czegoś, czego nie znamy. Jak zobaczymy, że to działa fajnie, to już jest przyjazne i dlatego to jest bardzo dobra rzecz, że tu o tym mówisz wszystkim. Chociaż to jest proste. To jest banalne, proste, ale dopóki ktoś o tym nie wie, że to jest banalne i proste, to może myśleć, że to jest niegodne uwagi albo nie ma się co tym zajmować. Michał. Ty tam blokowałeś rysowanie sprajtów ze względu na to, że zabrakło ci pamięci, prawda? Mhm. Pamięci zabrakło ci dlatego, że DOS jest ładowany na dół pamięci. Zgadza się? Wiesz co, ja tam nie wiem, czy... Bo tak, przede wszystkim miałem obniżony ten RAM top i przeznaczone na to 2 chyba kilobajty. Tylko właśnie nie wiem, czy ta funkcja free, ona uwzględnia, że RAM top jest obniżony, czy nie? Bo wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że ona uwzględnia, bo ona wie, że mem top. Są dwie zmienne systemowe, mem top i mem low. Mhm. One są pod adresem 2E5, mem top i mem low pod 2E7. Po prostu robi różnicę i zwraca ten wynik. Tak mi się wydaje. Mhm. Basic tam ma swoje wskaźniki, bo on tam ma wskaźniki, ile zajmuje program Basicu. Przepraszam, to w takim razie wprowadziłem cię w błąd. On sobie bierze swoje wskaźniki i chyba bierze RAM top właśnie i jak pamięci. To ja wiem, że jak ja obniżałem, jakby, znaczy próbowałem tam, wiesz, raz mi działało, raz nie i nie wiedziałem dlaczego i potem dopiero się zorientowałem, że może to być przez ten. I jak na przykład w pewnym momencie tam pousuwałem jakieś linie, uruchomiłem go z Basica, no to wszystko dobrze działa, ale jak dodałem więcej linii, to on już zaczął się wykrzaczać, mimo właśnie, że miałem, wiesz, te ustawione zabezpieczenie tej pamięci pod te duchy i tak dalej, no nie wiem. A to może trzeba zrobić połka IGR0 na przykład, wiesz, zainicjować tryb graficzny, bo być może wtedy są reinicjalizowane różne zmienne systemowe, z których on korzysta. No ja tam ogólnie robiłem to na GR5, i tylko raz przywoływałem ten na początku programu, a potem tylko czyściłem ekran tą funkcją HR, nie? I wydaje mi się, że on wtedy już tam, jeśli się nie przełącza trybów, to on chyba już działa po prostu na stałe, że tak powiem. Tak, nie? Że... Tak, tak, tak. Właśnie, Mono, to przy okazji ja ciebie zapytam jedną rzecz, bo walczę teraz tam, wiesz, tą nową taką produkcją, powiedzmy, czy tam przymiarki robię i mam taki problem, pytanie. Załóżmy, że chcę mieć intro, nie? I oprócz tego intro chcę doczytywać właśnie tą funkcją, o której wspominałem, ten podprogram z tego kompilatora. To jest dokładnie to, co tutaj jest napisane, nie? I to wszystko działa, tam przetestowałem to i tak dalej. Tylko że załóżmy, że właśnie w tym intro mam muzykę, ładuję sobie dane muzyki do jakiegoś tam adresu, nie wiem, 5000. Player ładuje też tam gdzieś w te rejony. No i to wszystko działa. Potem wczytuję jakby ten plik drugi, czyli tutaj nazwany file name extension. I te dane z CMC wszystkie mi zostają w pamięci, nie? Tak. Teraz chciałem sobie zrobić tak, że ja je sobie wyczyszczę, no bo po co, one mi są niepotrzebne, więc pod koniec intro, zanim jest wywołanie właśnie to open i wczytanie nowej produkcji, sobie czyszczę te komórki, gdzie był player i gdzie był gdzie była muzyka. I co się okazuje, że jak się wczyta ten file name, to on dalej ma tam zera i już coś, co miał wcześniej pisane, na przykład system operacyjny tam gdzieś tą poumieszczał w pamięci, to on uparcie tam dalej ma te zera i zaczyna się wszystko wykrzaczać. A jeśli nie zeruję tych komórek, tylko zostawiam tego playera w pamięci, CMC i tak dalej, to on, wydaje mi się, nadpisuje te komórki, ale dalej zostawia, wiesz, dane, które, połowę danych na przykład z tego playera, nie? I nie wiem, czy to jest dobry kierunek, żeby tak zostawiać te dane z playera, czy raczej je usuwać. Jeśli je usuwać, to czemu wtedy nie działa przypisywanie, czemu system operacyjny, jak przypisze te dane, to
krzaczy się, nie? Może być tak, że zostawiasz wywołania, czy czyścisz pamięć, a odwołania na przerwaniach cały czas do tej pamięci skaczą i się dzieje nieoczekiwana rzecz, bo to, co mówisz, nie powinno mieć miejsca żadnego. Znaczy, zamykasz wszystkie przerwania CMC, on przestaje grać i możesz go czyścić i nic już w tej pamięci nie będzie grzebać. A żeby to zrobić, to tam jak masz player do CMC, no nie? To masz tam takie wywołanie, gdzie przekazujesz mu adres muzyki, prawda, do playera, tak, i inicjalizujesz player i on się wtedy instaluje na przerwaniach i gra tą muzykę, to co mu kazałeś. Żeby odinstalować player, tam w instrukcji jest drugie wywołanie, to znaczy wywołuje się player, ale bez żadnych parametrów i on wtedy usuwa się z przerwań, wiesz? Dokładnie cały to player. Robię. Robisz dokładnie to, tak? Robiłem to przed... Jak na przykład jest coś takiego, wciśnij start, tak? On wtedy zamyka, że tak powiem, tego playera, wyłącza muzykę i potem właśnie po tej operacji miałem zerowanie tych komórek. No i jak wczytywałem właśnie tym openem kolejny plik, no to wtedy mówię, w tej pamięci były zera oczywiście, ale już jakby system operacyjny, nie wiem, chciał tam koniecznie dane w tym miejscu umieszczać, umieścił te dane, ale tam, gdzie były zera, to zostawił zera i mówię, wszystko się zaczęło wykrzaczać. A jak wyłączyłem usuwanie, wyłączyłem wpisywanie zer w te miejsca, to wszystko działało dobrze, nie? To przedziwne. Znaczy, ja może to potem ci, nie wiem, jakoś prywatnie prześlę ten program i może zerkniesz tam na niego, nie? Tak, na pewno na 100% problem leży tu trochę w innym miejscu, bo to jest magia, co mówisz. No. Chętnie się właśnie przyjrzę temu, co tam się dzieje. No spoko, to dzięki. A wracając jeszcze do tych rzeczy, do tej twojej gry, no nie, którą pokazywałeś, do tych eksperymentów, bo o co mi chodzi? Czy ty tam blokowałeś te sprite dlatego, że miałeś obniżony RAM top, czy dlatego, że po prostu razem z DOS-em masz trochę mniej pamięci do dyspozycji? No to czy może zróbmy ten eksperyment, że ja czytam po prostu. Ja się zastanawiam, dlaczego nie umieściłeś sprite od 2000. Od 2000? No, skoro DOS zajmuje zawsze do 2000, tak można założyć, tak. Są takie DOSy. I od 2000 hulaj dusza, jak ci się program kompiluje pod 2600, to nie masz problemu, a w Basicu jak chcesz, to musisz ustawić ten mem down, tak? Low i tyle. No i będziesz miał... Musiał to spróbować, bo mówię, to jest pierwsza moja taka gra, więc wiesz, ja pewnie popełniłem stonę błędów tutaj, że to... No to każdy popełnia. To wyśmiali ten program, wiesz, ale wiesz, no się... działa, to działa, tylko... Chodzi mi też o to, że wtedy jak obniżasz ten memtop, to masz ten błąd, że system jak coś zrobi z grafiką, to można ponad tą grafikę wyjść i zamazać, tak? Ponad grafiką, to się chyba przy scrollu robi, ja tam gdzieś pisałem na forum, ale żeby tego uniknąć, to lepiej tego ramtopu nie ruszać, żeby właśnie ten ROM, który tam jest, no ten błąd po prostu likwidował. Nie masz wtedy możliwości napisania sobie tam swoich rzeczy. 2,5 kilobajta około. Niby te sprite'y są włączone. Klikam start i no jest powiedzmy błąd w tej linii, gdzie już on tam przypisuje dane do tych sprite'ów. To było 10500 chyba, tak? A, no i tutaj już się wiesza jakby, nie? Więc... No tak, no trzeba jeszcze raz. Czyli mówicie, czytać, że jakby przenieść to poniżej 2600? No dokładnie pod 2. Działać, tak? Tak. Ty masz jedno czy dwuliniową rozdzielczość tych sprite'ów? Czekajcie, bo ja miałem wyciszone. Jeszcze raz. Masz jednoliniową czy dwuliniową rozdzielczość sprite'ów? Tą właśnie, która jest która? Tam, gdzie jest mniej danych potrzebnych. Tam, gdzie jest mniej danych, no to nawet możesz po to pod 2200, 2400 ustawić, bo to jest co pół kilo. Czekaj, nie, co kilo. Co kilo chyba jest, no chyba, tak, a no, co 2 kilo jest przy jednoliniowej rozdzielczości. No. Czyli no to... Ja wiesz, teraz może już nie będę tego w tym programie zmieniał, ale przy kolejnym spróbuję tego użyć, tej metody, co mówicie. Znaczy nawet gdybyś tutaj zrobił, mógłbyś się miło rozczarować, znaczy miło zaskoczyć, że jest więcej tego wszystkiego, tak? No, to chyba warto eksperymentalnie nawet to sobie zrobić, nie? No. Ja nic nie mówię. Przepraszam, Kuba. Nic nie mówię. Bo o co mi chodziło?
Brak pamięci to jest częsta bolączka, jak się korzysta z DOS-a 2,5, no nie, i pisze się program w Basicu. Dlaczego? Bo te wszystkie DOSy ładowane z dyskietki, czyli DOS 2,5, tam MyDOS albo jakiekolwiek inne DOSy XE, XL, one się ładują właśnie na dół pamięci od 7.0.0 aż do 2.0.0.0. Więc to jest 1,5 kilobajta? Czy nie, no 6. To jest 6 kilobajtów, których masz mniej na program. Natomiast jeżeli byś się przekonał do SpartaDOS X-a, który jest na kadridżu, SpartaDOS X nie ładuje się z dyskietki i on zajmuje bardzo mało pamięci RAM właśnie tam na dole. Dosłownie dwie czy trzy strony bodajże w takiej minimalnej konfiguracji. Więc dzięki, używając SpartaDOS X, spokojnie możesz pisać w Basicu, ale mieć tyle pamięci, jakbyś w ogóle DOSa nie miał. Halo, halo? Tak, tak, jestem, słucham cię. Wszyscy się zastanowili. Druga sprawa to jest taka, odnośnie tych pętli czasowych. Najsłabszym pomysłem jest robienie pętli typu for i równa się 1 tu coś tam i next i, no nie? Dlaczego? Bo po skompilowaniu będziesz miał inną, ta pętla będzie inaczej trwać. Więc to, co Kuba ci doradzał, żeby korzystać z RT-Clocka, czyli z komórki 20-10. To jest dobry pomysł. To ma jeszcze jedną z zalety wykorzystanie komórki 20, dlatego że niektórzy użytkownicy mają Rapidusa. Więc tam to już w ogóle będzie pomykać taka pętla, no, wiesz, no bo on jest 10 razy szybszy, no nie? Jeżeli korzystasz wiesz, jeżeli synchronizujesz sobie opóźnienia z RT-Clockiem, czyli z tą komórką 20, to na Rapidusie będziesz miał takie same opóźnienie. Znaczy ja mam na razie to taką... Chodzi niezależnie od procesora. Ja mam na razie taką metodę, przynajmniej w tej tam nowej jakiejś tam produkcji, że tymczasowo tak przynajmniej mam to rozwiązane, że mam jedną linię, czy tam dwie powiedzmy, bo chcę mieć wolną i szybką linię, w zależności od tego, kiedy potrzebuję jakiej, to używam. I teraz tak, mam ją powiedzmy jako gosu, więc czyli gdzieś tam jest jako procka tak zwana, się do niej odwołuję i wtedy mogę tylko w jednym miejscu, wystarczy zmienić długość jakby trwania tej linii, nie muszę potem przez każdą linię programu przychodzić i tego zmieniać, nie? Tak, tak. Ale faktycznie może z tą komórką 20 to jest niegłupi pomysł, tylko musiał właśnie gdzieś poszukać informacji, jak to rozgryźć, nie? Bo w Atari Basic chociaż coś było napisane na ten temat. Na pewno na temat właśnie zegara systemowego, ale czy tam właśnie to wykorzystanie jako linię opóźniającą, to muszę doczytać jeszcze. Nie pamiętam. No musisz po prostu odczytać sobie komórkę, za zawartości dodać zawartość opóźnienia w ramkach, policzyć modulo 256, a następnie czekać na tę nową wartość w tej komórce, licząc, że Atari Basic jest na tyle szybki, że nie zgubi tej wartości, nie poczeka ci dodatkowych 5 sekund. Kompilowany raczej będzie szybki, no nie? Kompilowany tak, ale zwykły nie. Zwykły może nie, może się pomylić, ale marne szanse. Chyba, że może się pomylić wtedy, kiedy umieścisz go bardzo daleko w linii, wiesz, w ostatniej linii programu. Tak, tak. I on będzie musiał szukać tej linii za każdym razem, jak będzie tak iterował po tej pętli. No, tak, tak, właśnie czytałem, że najlepiej takie procedury czy coś to w początku jak... Szybkie rzeczy na początku, tak. No, przy kompilowanym to pewnie nie ma znaczenia. Nie ma. Bo wtedy nie ma już numerów linii, prawda? No tak. Ale przy samym Atari Basicu to ma znaczenie. Draco kiedyś napisał coś takiego jak UBI. To jest Atari Basic, który siedzi sobie pod ROMem, w związku z czym jest dokładnie taki jak Atari Basic w wersji C, no nie, z komputeru XE, tylko Draco go wsadził pod ROM. Dodatkowa zaleta jeszcze jest taka, że wykorzystuje tam szybki pakiet obliczeń zmiennoprzecinkowych Charlesa Marsetta, ten FastFP, więc operacje zmiennoprzecinkowe chodzą szybciej, obliczenia. No ale cały RAM, ten podstawowy, no nie masz dla siebie, bo tutaj nie ma Basica, no. tego systemowego, więc możesz mieć większy program. I on tam chyba jeszcze zrobił takie optymalizacje, że zapamiętuje sobie chyba taką mapę, numery linii do adresów. To ciekawe, jaki to zysk jest ilości, powiedzmy, kilobajtów, no bo znaczy do 8 właściwie, tak, no bo
zajmuje 8 kilobajtów chyba z tego, co kojarzę, więc... Do 8 kilobajtów. Tam jest ciut mniej, bo on musi mieć w pamięci bazowej tam jakiś drobiazg umieszczony na dole, no nie? Ale to jest prawie 8 kilobajtów zysku, natomiast zysk w prędkości jest, no bo jeżeli Dracos sobie tworzy tą mapę, numer linii do adresu, no nie? To wtedy bardzo szybko jest w stanie odszukać, gdzie ma linię, rozumiesz? Mhm. I on po prostu nie leci od początku programu przy tych wszystkich go to go sub, tam gdzie numer linii, albo on go to on go sub, tam gdzie numer linii jest wykorzystywany, tylko sięga do mapy, wiesz, bierze adres i już może interpretować rzeczy. Natomiast jest to zwykły program w Basicu, bo tam Draco nie robił żadnych zmian, wiesz? Więc możesz program napisany pod UBI, pod tym jego Basiciem, normalnie zgrać i uruchomić w Atari Basicu bez problemu. Okay. Albo skompilować właśnie kompilatorem. Ale skompilować kompilatorem możesz, no nie nawet jak się nie zmieści. A, no tak, tak, tak. A właśnie, czy program skompilowany jest krótszy, czy dłuższy, czy taki sam mniej więcej? Jest krótszy, tak, troszkę krótszy, dobrze. Bo mamy tutaj nawet przykładowo, jak otwieraliśmy tego... To znaczy, że on JTSR-y wszędzie robi do tych... Patrzcie, tutaj mamy 283 sektory, a ten nasz skompilowany już nawet ze swoim podprogramem jakimś tam, prawda, bo też musi w pamięci to mieć, ma niecałe 200, nie? Fantastycznie, bo Atari Basic zawsze był uznany z tego, że jest oszczędny w sobie. Oczywiście jak się go umiejętnie używa, tak? No, jak się dobrze programuje, to można ten... Tak, więc podejrzewam, że mógłbyś tym wyrównać się, stosując triki, jedno z drugim, ale rzeczywiście kompilowany program, który jest krótszy niż bazowy w Basicu dla mnie, to jest całkiem ok. Nie spodziewałbym się tak za bardzo. No mówię, chyba, że same JTSR-y stosuje i wtedy trochę cierpi prędkość, ale zyskuje właśnie miejsce, bo to się właściwie sprowadza do wykonania bibliotecznych procedur. No. A nie jak Backchain, że wszystko się kompiluje w drogę, tak? Tak sobie myślałem, pewnie sporo tych różnych rzeczy jest w sieci, można próbować pokompilować pewne jakieś tam programy czy gry, żeby to łatwiej, lepiej działało, tylko właśnie no, nie wszystko się da też, nie? Więc... Też kwestia testowania, bo niektóre gry coś tam czytują, wygrasz, to sobie wczytuje coś, a tutaj się okaże, że nie działa, nie? Mm. Albo jakieś gosuby są z, czy tam on a go to jakieś numery linii, albo jeszcze w zmiennej trzymamy numery, do których skaczemy przez go to. Takie triki są stosowane, ale potem się to kiepsko albo wcale kompiluje. Niestety. Nie przewidzisz. Jeżeli masz listę linii numerów w pamięci po kompilacji, no to zadziała. Jeżeli nie masz, to nie zadziała. Michał, a ty używałeś może takiego sterownika S2 do VBX kiedykolwiek? Sterownika S2 do VBX-E, ale z czym to się w ogóle wiąże, że tak powiem, bo to ma tutaj jakiś związek z tym, co mówimy teraz, czy... Ale nie, on nie korzystał ze Sparty. Nie musi, bo ze zwykłym DOS-em też można. Ale nie korzystał. To jest taki, to jest sterownik ekranowy S, który daje ci dostęp do trybów VBX-E z Basica. I ciekaw jestem, czy taki program w Basicu, który wykorzystuje właśnie S2, czyli funkcję tego sterownika, czy on by się skompilował za pomocą tego ABC compilera. I no, czy to by wszystko działało ładnie. Jak rozumiem, nie próbowałeś. Skoro nie znasz sterownika, to nie próbowałeś. Nawet, wiesz, ja nawet VBX nie mam, więc... Rozumiem. Podejrzewa dla 99%, że zadziała, bo dlaczego nie? No Spartę jeżeli... mam, ale też unikam jej trochę jak ognia, chociaż czasami jak muszę, nie wiem, sformatować dyskietkę albo coś, to... Używam tego programu format z tego, ale ogólnie wiem, że jest bardzo dobry DOS, ale dla mnie jest troszkę zbyt skomplikowany. No, moje potrzeby w ogóle zbędne, tak więc. Jak używasz DOSa, to tego Dorndorfa 2, który to jest 2,4, 2,6 chyba, to on zajmuje zawsze 2 kilo, 2 w heksie, do 2000, nawet mniej można go ustawić.
i on jest bardzo fajny, no wszystko ma, co trzeba, uruchamia, ma baczowe te wsady, proste, ale ma. I on się nadaje właśnie do gier, a są jeszcze oczywiście rozwiązania typu FoxDOS, które mają bardzo malutko, tak, się mieszczą w boot sektorze, to znaczy w boot sektorach trzech. I też działają, tak? Jeżeli potrzeba ci doczytywanie tylko, a nawet zapis małego pliku, to taki dosik ci obsłuży. Mhm. A ewentualnie XBIOS? Chyba też XBIOS to nie jest DOS. On ma funkcję do wywoływania, ale to nie jest DOS. To jest... Nie dałoby się na przykład, jeżeli mieć, nie wiem, dyskietkę z XBIOS-em i z danymi tam moimi, doczytywać jakieś rzeczy, rozumiem, tak? To musiałby zmienić program. Nie, potrzebujesz czegoś innego, bo wy to mylicie wszystko. Nie chodzi o XBIOS, tylko XBoot DOS. To jest porządnie przez XXL-a napisane Game DOS. Tam nie ma żadnych nielegali, żadnych chwytów, to jest normalne? Niemożliwe. To jest normalny, trzysektorowy, cały ten dosik mieści się w tych trzech sektorach bootowych i to jest naprawdę dobrze napisane i ma dosyć dużą funkcjonalności, więc mógłbyś sobie użyć tego XBoot DOS-a i wsadzić plik, wsadzić ten swój autoransys i to po prostu pójdzie, tylko tam u niego bodajże plik startowy musi się nazywać auto, bez żadnego rozszerzenia, wiesz? Mu się pamięć skończyła. Natomiast jak najbardziej, tego XBoot DOS-a można użyć i on działa bardzo fajnie. A już wiem, bo nie używałem go, bo jest za closed source, a DOS to jest problem, Kuba? Tylko ten, licencyjny, bo sobie mimo 3XXL nie życzyć. A to jest jakieś dosyć istotna rzecz, według mnie. Więc jeżeli on nie chce udostępniać źródeł, no to w takim razie stosujemy to albo nie stosujemy, w zależności od naszej chęci i licencji. I ja akurat nie miał tej wady ten DOS Foxa, więc ja byłem w tę stronę. One są prawie, że funkcjonalnie identyczne, te dwa DOSy. Być może nawet troszeczkę lepszy jest ten XXL-a, z tego co czytałem kiedyś. Ale rzeczywiście. Foxa to jest Master DOS? Nie, to jeszcze nie, jest w źródłach od Numena, jest... i w źródłach od Numena i w źródłach od Matsa też jest ten dosik tam wrzucony jako ciekawostka, tak, jako wzór. No i co? I ma trzy sektory, działa. No. Aha. I jeden plik może być tylko otwarty. Chyba nie wiem, czy tak XXL nie może być dwóch. Tak, nie. T7? Tak, jest tak samo. No właśnie. No to one są funkcjonalnie dosyć podobne. Nie wiem, jak coś XXL pisał, że tam chyba plik może mieć więcej chyba niż jeden sektor, a ten Foxowy może mieć tylko jeden sektor, plik do zapisu. Znaczy można zapisać, a następny sektor się po prostu nadpisuje w tym samym miejscu. U XXL-a może być więcej? Chyba tak, tak mi się wydaje, że tam jest więcej. I to jest tylko nadpisywanie. Ale to zabrnęliśmy w dygresję. No ale nie do końca, bo mamy DOS-a w trzech sektorach, który się ładuje od 700 do 900, tak, bo tam jeszcze bufor może ma na 980. 980 jest memo. Tak, czyli, tak. Czyli nawet dwa sektory, tak? Jeden na DIR, a drugi na operację, tak? Nie. No bo od 700 do 980 to jest 25 sektorów. Trzy sektory. Chyba, że od 800 się ładuje. Nie wiem. 8.0 i jedna strona na dyskietki DD. A, na DD. Bufor ma jedną stronę, bo on obsługuje dyskietki SD i DD też. To Foxowy albo te. Znaczy jak się skompiluje. Nie ma tak, że obie naraz. To XXL sobie to rozpoznaje. Tak. Także jak najbardziej. Ja wbrew obiegowym opiniom, ja polecam tego XBoot DOS XXL-a, bo naprawdę to jest kawał dobrej roboty. A gdyby ktoś chciał ze Sparcianem dyskiem pracować, to... No, ja chciałem właśnie polecić loader Mona, tylko jeszcze go nie ma. Jeszcze go nie ma, tak, będzie niebawem. Takie polecenie na przyszłość. Niebawem. Proszę się wstrzymać z projektami wszelkimi, bo to za niedługo będzie i wtedy świat stanie się piękny i prosty. Tak. Bez niepotrzebnych XXL kombinacji. Słuchajcie, czy jeszcze są jakieś pytania do Stringa, albo String jeszcze chce coś
dodać do tego o tej kompilacji? Teraz już string też się czegoś nauczyło od nas. My od oczywiście. I jest, wiesz, rączkę myje, wszyscy zadowoleni. Tak, to prawda. Pewnie będę miał jakieś pytania, może, nie wiem, do Mono bezpośrednio, to teraz no to pojawiaj się, widzisz, na Zoomie, bo jak widzisz, parę rzeczy zawsze jest, można jest podpytać. Jest to trochę logistyczny problem, bo zwykle o tej porze to ja mam, wiesz, dzieciarnię, kładę dzieci, myję dzieci i tak dalej, więc dzisiaj wyjątkowo poprosiłem żonę, a normalnie to jest to dla mnie taka godzina, wiesz. A ile ty masz już dzieci? Dwójkę. A to młodsze ile ma? Najmłodszy ma 6 lat. A no to i się tak, samo nie myję. A. Wiecie co, no, nie wiem, czy macie dzieci, czy nie, ale to, jeśli jest jedno, to może byś się ogarnęło, ale jest dwójka, jedno przez drugie. Piorą, ja mam trójkę i jest od 8 do 12 mycie, to ja wiem, o co chodzi. Ale same się myją. No to wiesz, one też się teoretycznie myją, ale po prostu przy tym jest straszne marnowanie wody, jakieś kłótnie i tak dalej. Więc a to ja przeliczam na kieszonkowe. Jako strażnik. A, myśmy różne metody próbowali, także... Strażnik Teksasu. No. Dobrze, Stringu, bardzo ci dziękuję. Jeżeli musisz uciekać, to uciekaj. Jeśli nie musisz uciekać, no to zostań z nami. Jeszcze możecie sobie coś pogadać. No ja będę się zmywał, wiecie? Także dzięki za wysłuchanie i dzięki za podpowiedzi. To Toska tam na górze jest, z tyłu? Jeszcze raz powtórz. Toska? Toska? No, no z tyłu masz takie radio jakieś, z tyłu nawet. A, o tym mówisz. Jedno to jest Diora. Znaczy ten, który tam jest z tą stroną, to jest Diora, a tam chyba to jest Unitra. Ten co ta wyższa, tak? Nie, bo Toska była jakaś taka podobna, ale by się to wydawało. No, ale tak z tego zapytam. No, akurat dostałem teraz od babci mojej żony i raz odpaliłem, to wiem, że działa, ale tam te wszystkie potencjometry strasznie skrzeczą i trzeba coś z tym zrobić. Spoko, ja też mam wzmacniacz z 84 roku Yamahy, bardzo dobry, trochę trzeszczy, ale gra pięknie. No to jest po prostu coś, czego nic jakby nowego nam nie zastąpi, tak? Tego właśnie brzmienia analogowego, ja bardzo lubię kasety. A, Michał, to, że się rysuje tam, no nie, linia po linii, to jest bardzo fajne. Mnie się to zawsze podobało w Level 9 Computing, tych grach tekstowych, więc to nie jest wcale wada. To dodaje klimatu jeszcze grze. Podobnie jest... było w mózgoprocesorze, tak, gdzie wersja tak kasetowa była rysowana, dyskietkowa miała doczytywane całe obrazki. Ważne, żeby się rysowało po tym, jak napiszę tekst. Ważne, żeby się jak najszybciej rysowało, w miarę możliwości. Dobra, zrobię różne testy i najwyżej puszczę może jakiś ten, ankietę. Próbki do wyboru, tak. No i a w ankiecie ci napiszą, że nie. Nie ma się rysować, tylko od razu ma być wszystko. I to wtedy zrobisz. Nie będzie takiego podpunktu. Nigdy się nie robi ankiet, rozumiesz. A potem, nie ma nic do gadania. A potem przyjdzie Atari fan i powie, że wszystko i tak trzeba było wsparcie zrobić. No tak. Tu w tym przypadku naszych hobby ważna jest zasada zrób se sam. Bo inaczej nie zrobisz nigdy, jakbyś się pytał. Jak widać po tej grze, która powstała, tak, po trolu. No, to bardziej taki, wiecie, w sumie eksperyment i taka próba, nie wiem, zrobienia czegoś wspólnie z dzieciakami. Przy okazji stwierdziliśmy, że może warto by to po prostu wydać i jakoś tam, nie wiem, no to nie jest może nawet warte tego, ale mi się po prostu takie rzeczy podobają i chciałem spróbować, że tak powiem, własnym sumptem, bo zawsze gdzieś tam ktoś wydaje coś, jak nie Dudi, to inni i tak dalej. Stwierdziłem, że warto coś sobie samemu spróbować. Wszyscy dookoła robią wszystko, a ja tutaj siedzę i co, tak? No też coś zrobię, no. I też wszystko zrobię. O, wydam od programu sobie przez wydawnictwo, tak. A to są upierdliwe rzeczy strasznie. Nie, ja też wolę takie niszowe produkty niż jakieś takie, nie wiem, sprzedawane w milionach egzemplarzy, także w moje gusta trafiłeś, Michale. Ja sobie w to pogram w wolnej chwili, czyli nigdy. No co ty? Masz parę nie, no oczywiście, że kiedyś spróbuję tam długie jesienne wieczory, już niedługo. Już we wrześniu.
Więc dziękuję Ci jeszcze raz za to, że przybyłeś, podzieliłeś się swoimi problemami i rozwiązaniami początkującego programisty. I to jest takie pouczające, też chłopaki tutaj trochę powymieniali uwag, także myślę, że dla wszystkich to jest z pożytkiem. Ja mogę poprzyklasnąć. Mam nadzieję. No to dzięki jeszcze raz i pozdrawiam. Cześć, dzięki. Do usłyszenia. Widzisz, jak widzisz, 18 osób nawet. Tej a w tyle? No. Albo jak zaczynaliśmy, to było chyba z 9. Coś takiego, nie? To lepiej, bo się nie stresowałeś. Teraz to już bym pewnie siedział i nic nie mówił. No dobra, to dzięki panowie jeszcze no, raz. No dzięki, panie. Cześć. Panie, ja też byłem. Do mycia. Do mycia marsz. No.